Skończyliśmy nasze ostatnie studium w takim dość istotnym momencie, rozważając kwestie związane z ideą mesjaństwa i tej konieczności rewizji tego mesjaństwa. Mówiliśmy sobie dwie pierwsze lekcje, poprzez które Jezus bezpośrednio próbuje wprowadzić właśnie w to redefiniowanie poprzez zapowiedź swojego odrzucenia, cierpienia, śmierci i zmartwychwstania. I widzieliśmy też, jak trudno jest z tą wiedzą, że tak powiem, dotrzeć do uczniów. No i pociągniemy ten temat, ale też powiążemy go z bardzo konkretnymi lekcjami, dalszymi lekcjami dotyczącymi uczniostwa, chociaż one będą obejmowały już jeszcze inne zagadnienia niż sama kwestia konieczności redefinicji. Więc może sumarycznie z jednej strony spróbujemy spiąć te dotychczasowe wypowiedzi z trzecią zapowiedzią, która się pojawia w rozdziale 10. No ale też omówimy sobie właśnie przy tej okazji pozostałe warianty, lekcje, nauki, które wypływają właśnie tutaj z tego fragmentu. Więc panowie, no czujcie się swobodnie. Od czego chcecie zacząć? Ja patrząc na 10 rozdział, na pewno zauważyłem we wcześniejszej swojej lekturze, że cały czas oczywiście, tak jak wspomniałeś, Jezus wyjaśnia naturę swojej misji, w ogóle dzięki temu też naturę królestwa, jego samego jako króla, ale to się dzieje w otoczeniu takich tematów, które są bardzo gorące dla ludzkości, dla człowieka, dla nas dzisiaj, dlatego że wiersze 41 i dalej z rozdziału, przepraszam, wiersze 35 i dalej z rozdziału 10, pojawia się tam kwestia pozycji, stanowisk, władzy, coś, co było, no, jest ważne. Z drugiej strony, przed tą... To już chyba od wersetu 13, jak tylko Pan Jezus sięga po dziecko. Cały czas ten motyw przebrzmiewa. No, poniekąd tak. Natomiast w kontekście jakby samej kontynuacji myśli związanej z zapowiedzią, no, trzecią zapowiedzią śmierci, no to mamy to w kontekście pytania. Tak? Ale przed nią jest jeszcze właśnie kwestia bogactwa, więc mamy władzę, mamy bogactwo. Po prostu te rzeczy się łączą ze sobą. A kiedy patrzymy na 10 rozdział i na początek, to poruszona jest tu kwestia małżeństwa, a przecież to w małżeństwie jest też seksualność. Także mamy trzy gorące tematy. Władza, pozwolę sobie powiedzieć, seks i pieniądze. Tak? Mhm. To nie są rzeczy małe, to nie są rzeczy błahe i są one tutaj poruszone. Oczywiście w kontekście, który Biblia temu nadaje, i Chrystus w jakiś sposób rozjaśnia te sprawy. Okej. Okay. No to jedna kwestia. Czy chcecie teraz, że tak powiem, zająć się tak modułując tą naszą rozmowę tym trzecim tematem i potem sobie wrócimy? Czy wolicie w tej kolejności się na tym skoncentrować po to, żeby rzucić jakiś snop światła właśnie z tej trzeciej zapowiedzi na całą resztę? Myślę, że chyba po kolei byłoby łatwiej, tylko żebyśmy pamiętali, że ten cały rozdział długi jest. Okej, to w takim układzie cofnąłbym się jeszcze troszeczkę wcześniej, ponieważ zaraz po tej drugiej zapowiedzi, którą kończyliśmy naszą ostatnią rozmowę na ten temat, Piotr skończył tak naprawdę 9 rozdział na wersecie 37. Jeśli ktoś jest w moim imieniu, przyjmie jedno z takich dzieci, mnie przyjmuje. Jeśli ktoś mnie przyjmuje, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. I mówiliśmy tutaj między innymi o tej konieczności właśnie tego redefiniowania, tej zmiany sposobu myślenia, podejścia z pozycji władztwa, zwierzchności do pozycji służebności, która jest realizowana w różny sposób. I jest to jeden z elementów, istotnych elementów związanych z kwestią redefinicji mesjanizmu. I teraz tutaj pojawia się bardzo ciekawy wątek, który jest drugim w mojej ocenie aspektem związanym z koniecznością takiej zmiany myślenia, też w bardzo ścisłym powiązaniu właśnie z tymi sekcjami chlebów, o których czytaliśmy wcześniej, gdzie się pojawia, no właśnie, wyjście na północ do Syrofenicji, spotkanie z Greczynką, a potem pójście do Dekapolu i działanie na rzecz tych, którzy nie są Żydami, i ta trudna lekcja do przyjęcia dla uczniów. I teraz zwróćcie uwagę, 38 werset po 41, 9 rozdziału. Wtedy Jan powiedział do niego: nauczycielu, widzieliśmy kogoś,
kto w twoim imieniu wypędzał demony, ale ponieważ nie dołączył do nas, zabranialiśmy mu. Jezus jednak odparł, nie zabraniajcie mu, gdyż nie ma takiego, kto by dokonał cudu w moim imieniu i zaraz potem mógł mnie znieważać. Kto nie jest przeciw nam, ten jest z nami, bo kto by napoił was kubkiem wody ze względu na to, że należycie do Chrystusa, czyli Mesjasza, zapewniam was, nie straci swojej zapłaty. Czego ten fragment uczy nas właśnie w kontekście tej inkluzywności i tej otwartości i tego redefiniowania mesjanizmu? No ja czuję, że na tym miejscu ktoś inny powinien siedzieć przy takim temacie. Dlaczego? No bo w tych nagraniach uczestniczył nasz kolega Konrad, jeszcze będzie uczestniczył, który właśnie mnie osobiście uwrażliwia na to, że nie tylko ci, którzy przyłączają się do mnie, do nas, tak, określają dokładnie tak samo swoją tożsamość, jak ja ją określam, mają prawo mienić się dziećmi bożymi i korzystać ze wszystkich przywilei, tak, które wiążą się z tym dziecięctwem bożym. Jezus nie mówi o tych ludziach, że to są jacyś ludzie, którzy są zwiedzeni. Wręcz przeciwnie. Kiedy mówi, że może inaczej, kiedy uczniowie mówią, że w ich życiu były przejawy tej samej mocy, która przejawiała się w życiu Mesjasza czy jego uczniów, Jezus mówi, tak, okej, nie są z nami, ale nie są też przeciwko nam, nie? Czyli są częścią, tylko tego nie widzimy, nie chodzą z nami, nie ma ich tutaj, ale powinni być traktowani tak samo. Tak? Więc tak, mamy taki temat, którym widzimy, że właśnie ta ekskluzywność, która jest elementem właściwym tożsamości żydowskiej i może być również na przykład elementem tożsamości adwentystycznej z określonych przyczyn, no jednokrotnie jest bardzo problematyczna w zakresie uchwycenia szerszej perspektywy, którą Jezus ma, bo Jezus pokazuje siebie nie tylko jako Mesjasza Żydów, ale właśnie Mesjasza wszystkich. I chleb, którym karmił, to był nie tylko chleb kierowany do swoich, ale też do innych. Ten przykład, wydaje mi się, że jest drugim w kontekście właśnie tej lekcji mesjanizmu, która pokazuje nam konieczność myślenia po prostu w sposób bardziej inkluzywny, a nie ekskluzywny i takiej większej otwartości też. I tak naprawdę, nie wiem, czasami właśnie współpracy z kimś, kto ma trochę inaczej zdefiniowany światopogląd, albo nie przyłączył się do nas, ale wierzy w Mesjasza i wyraża swoją wiarą i postawą, na przykład towarzyszeniem albo pomocą właśnie te podstawowe prawdy Ewangelii, jaką jest traktowanie drugiego człowieka, no właśnie ze względu na Mesjasza, z miłością, z szacunkiem, ze wsparciem. Więc to jest coś, co jest istotnym elementem właśnie nauki mesjanizmu w 9 i w 10 rozdziale Ewangelii. Jeden wątek, redefinicja w zakresie służebności. Drugi wątek, Mesjasz nie jest tylko naszym Mesjaszem, jest Mesjaszem też wszystkich tych, którzy będą gotowi. A wspólnota mesjańska może wykraczać poza to, co widzialne, zauważalne, dostrzegalne na tym etapie. Koledzy, chcę podkreślić taką rzecz. Wiersz 35 mówi, i usiadłszy przywołał 12 i rzekł, i kończy się cały ten fragment dopiero w rozdziale 10, wierszu 1. I wstał. Jezus siada, a wiemy, że jeśli rabi siada, to uczy. To uczy. I teraz to, co Adamie rozwinąłeś, ja bym tylko pociągnął, bo wiersz 42, chociaż w mojej Biblii jest to jako osobna perykopa, to jest ciągłość tego nauczania. Kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, oczywiście we mnie, tak, byśmy dodali. I dalej jest całe nauczanie o tym, że wszystko, co jest w nas, co powoduje, że traktujemy innych, uproszczę to tak, jak to rozumiem na dzień dzisiejszy, z wyższością, wykorzystując swoją przewagę, bo, no nie wiem, byliśmy bliżej czegoś, bo uczestniczymy w jakiejś grupie, tak? Tu jest zapowiedź surowego sądu nad tymi, którzy działają w taki sposób właśnie wyłączający z tej, no powiedziałbym, może Bożej rodziny. A sama końcówka, 49 i 50 wiersz, bardzo trudny tekst, nawet nie chciałbym, żebyśmy w to wchodzili, bo chyba byśmy cały czas wyczerpali. Ale jaki jest wniosek końcowy? Zachowujcie pokój między sobą, tak? Czyli pamiętajcie o tym, że mam ludzi, którzy działają w moim duchu w szerszym zakresie niż tylko to, co możecie ogarnąć. I nie bądźcie ludźmi, którzy z jakichkolwiek powodów
poniżają, wykluczają, wyłączają, czy odmawiają im tytułów i przywilejów, które ja im nadałem. Nie? Mhm. Które ze związku na przynależność do królestwa. Oczywiście i do króla. Mhm. Okej. Okay. No dobrze. No to spróbujmy teraz skoncentrować się, że tak powiem, na tych trzech gorących tematach, które pojawiają się w 10 rozdziale. Seks, władza, pieniądze? W jakiej kolejności? Według porządku, tak, który nadaje Marek, tak? Czyli oczywiście. Rozdział 10 od wiersza 1. Gdy stamtąd wyruszył, przyszedł w granicę Judei i Zajordania i znów schodziły się do niego tłumy, a więc widzimy, jak Jezus już właśnie idzie w kierunku południa, tak? Zostawia Galileę, ta droga już będzie drogą ku jego konsekwentnej, realizowanej misji, w której odda swoje życie i do czego ta droga go prowadzi. No i wtedy podchodzą do niego faryzeusze i wystawiając go na próbę, postawili pytanie, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? A on odpowiedział, co wam nakazał Mojżesz? Oni na to. Mojżesz zezwolił napisać oświadczenie rozwodowe, czy też list rozwodowy, dokumenty rozwodowe i rozwieść się. Wówczas Jezus oświadczył, przez wzgląd na upór waszych serc dał wam takie prawo. Jednak na początku Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, dlatego człowiek opuszcza swojego ojca i matkę, łączy się ze swoją żoną i ci dwoje stają się jednym ciałem. Tak więc nie ma już dwojga, jest jedno ciało. Co zatem Bóg połączył, człowiek niech nie rozdziela. Po powrocie do domu uczniowie znów go o to zapytali. Wówczas im powiedział, kto się rozwodzi z żoną i poślubia inną, co cudzołoży względem niej. I jeśli żona rozwodzi się z mężem i poślubia innego mężczyznę, cudzołoży. Panowie, moje pytanie jest następujące. Patrząc sobie na ten fragment, widzimy w jakimś sensie, przynajmniej w tej odsłonie wydania Ewangelii Marka, taki bardzo silny radykalizm w zakresie nauczania Jezusa. Chciałem was zapytać, jak to widzicie ten fragment też w świetle, po pierwsze Tory, w świetle prawa mojżeszowego i też odwołań do prawa mojżeszowego, które tutaj się znajdują, ale też w kontekście wątków związanych na przykład z Ewangelią Mateusza, która, no, można by powiedzieć, że troszeczkę w innych zakresach rozważa dokładnie to samo zagadnienie i te same dyskusje, które są tutaj podjęte. No ja bym zaczął na pewno jakikolwiek namysł nad tym od zwrócenia uwagi na to, że o ile we fragmencie poprzedzającym Jezus siada i naucza, to tu przychodzą, jak sądzę, nauczyciele, którzy, no właśnie wiersz drugi, przynajmniej w moim przekładzie mówi, że kuszą go. Wiem, że inne przekłady używają stwierdzenia, wystawiają na próbę, tak? I formułują pytanie, które brzmi, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? To nie jest pytanie osoby, która przychodzi z czystymi intencjami, to jest pytanie sformułowane przez kogoś, kto no, ma jakieś złe intencje, jak rozumiem ten tekst, w stosunku do Jezusa. Więc sama natura tego pytania musi być w tym świetle, tak, oceniana. A więc chyba można było coś ugrać, formułując to pytanie w taki, a nie inny sposób. To mogło być związane właśnie z kontekstem historycznym, bo wiemy, że Jan Chrzciciel właśnie poniósł śmierć ze względu na piętnowanie pewnych relacji tego typu i być może tutaj... Konkretnie związku Heroda Antypasa z Herodiadą, tak, prawda? I tutaj być może Pan Jezus chce być jakby przez odpowiedź, jaką poda, w zależności od jakiej poda, może faryzeusze w jakiś sposób próbują, żeby ciągnąć jakąś łatkę mu przykleić, tak? Że on, i być może nawet jakąś niechęć Heroda Antypasa znów skierować teraz w stosunku do Jezusa. Być może, tak? Bo tekst sugeruje, że to nie są czyste ich intencje, że oni knują coś, tak? Pytając w ogóle, rozpoczynając ten temat. A kontekst tutaj historyczny, no, było bardzo ważne wydarzenie w związku z tym. No na pewno, bo tak jak żeśmy rozmawiali ostatnio, cały ten fragment od 8.22 do 10.52 to jest ten drugi etap, tak, Ewangelii według świętego Marka, w którym Jezus jest w drodze, tak? I tę drogę właśnie z Galilei do Jerozolimy wykorzystuje na głębsze wprowadzenie uczniów w zrozumienie istoty mesjanizmu, ale też jednocześnie to jest droga właśnie, w której zbliżając się do Jerozolimy będzie narastał też ten konflikt pomiędzy nim, a pomiędzy przywódcami religijnymi, nauczycielami Tory i tak dalej. Więc jeden z tych fragmentów, który właśnie mamy, że tak powiem, na warsztacie,
jakby jest przyporządkowany do tego wzrostu, tego napięcia i problematycznych relacji pomiędzy środowiskiem żydowskim, przywódcami religijnymi, a Jezusem. Nie? Tak, więc pierwsze pytanie brzmi, czy chodzi o to im, czy w ogóle można, mąż może się rozwieść ze swoją żoną, czy chodzi o jakąś tutaj debatę, która się toczyła, tak? Bo o ile pytanie faktycznie brzmi, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną, to generalnie troszeczkę jest zbędne, bo to nie podlegało dyskusji, tak? Nie było jakiegoś namysłu, o czy można się rozwieść. Generalnie były pewne określone zasady, tak? Były te listy rozwodowe, funkcjonowały, więc no, technicznie można, tak? Tylko pytanie, kiedy, w jakich sytuacjach, tak? Więc nie, mi się wydaje, że zasadne by było tutaj, jakby dopowiedzieć, że to chodzi, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną, dla jakiegokolwiek powodu? Tak, z jakiegokolwiek powodu. No tak. To znaczy, na pewno jest ważną kwestią, o której my czasami zapominamy, czytając tekst Pisma Świętego, że my nie jesteśmy pierwszymi adresatami, tak? I że to jest tekst, który powstaje w określonych warunkach. I no, Mateusz, no słusznie tutaj zauważasz, jaki jest kontekst religijno-społeczny tego środowiska, w którym się toczy ta cała dyskusja. No, w żadnej szkole rabinicznej tamtego czasu nie dyskutowano tego, czy można się rozwodzić, czy się nie można rozwodzić. Tak? Jedyną kwestią, która była dyskutowana pomiędzy dwoma szkołami rabinicznymi, takimi faryzejskimi, czyli tak zwanym Bet Hillel i Bet Szamaj, domem Szamaja i Hillela, dwoma faryzejskimi szkołami, było to, czy można się rozwieść z jakiejkolwiek przyczyny, czy też można się rozwieść z określonych wyłącznie przez to te przyczyny i interpretacja konkretnej wypowiedzi powtórzonego prawa dotyczącego obrzydliwości, jak definiować obrzydliwość, była punktem wyjścia tej debaty. Więc pytanie, o którym jest tutaj stawiane, to jest faktycznie pytanie o to, czy można rozwieść się z jakiejkolwiek przyczyny, czy nie, bo jest problem społeczny tamtego czasu. Jeden z nich interpretował, że tam są dwa powody, nieobrzydliwość i jakakolwiek przyczyna, tak, to Szamaj, a Hillel powiedział, że nie, że to jest dla jakiejkolwiek przyczyny można się... Znaczy, szkoła hillelicka szeroko interpretowała ten fragment, mówiąc, nie wiem, no przykładowa słona zupa, tak, jest wystarczającym powodem, dla którego można. Natomiast szkoła szamańska, jak się popatrzy na wskazania, no ogranicza się ściśle do tych wypowiedzi Tory, które per se jakby skupiają się na kwestii niemoralności seksualnej, na kwestiach związanych z bałwochwalstwem, bo również jako właśnie nierząd, można by powiedzieć, kategoria zakwalifikująca czyn bałwochwalstwa była równoległa z cudzołóstwem na poziomie relacji seksualnej pomiędzy ludźmi, którzy nie mają do tego prawa, tak? Więc to były takie bardzo wąsko, można by powiedzieć, zakrojone przyczyny, dla których to dopuszczenie rozwodu w szkole szamaickiej był powodowane. I wydaje się, że w świetle na przykład Ewangelii Mateusza, no, można powiedzieć, że Jezus zdecydowanie jest zwolennikiem szkoły Szamaja, byśmy powiedzieli, bo jasno dookreśla, i tutaj się pojawia ta klauzula Mateuszowa, nie może za wyjątkiem. Nierządu. Tak? Czy odczytuje, porneia, że ten z powtórzonego fragment, z powtórzonego prawa... Wężej niż tak, szerzej. Tak. Natomiast tutaj sprawa idzie w trochę inną stronę, wydaje mi się. Dlaczego tak myślisz? No bo oczywiście tak. Jest to pytanie znaczy, skierowane... na pewno idzie w inną stronę ze względu na to, że Jezus nadaje znaczenia pewnej kluczowej rzeczy, jaką jest w ogóle istota małżeństwa. Tak? To jest akcent Jezusa. No właśnie, tak. Jezus w tej rozmowie nie wchodzi w te debaty dotyczące, dla jakiego powodu możliwy jest rozwód, ale w ogóle z jakiego powodu rozwód w ogóle się pojawia, tak? Tak jak rozumiem, bo... No to z jakiego powodu się pojawia? Bo Jezus stawia pytanie, a co wam Mojżesz przykazał? Co Mojżesz wam przekazuje? Dokładnie, to jest w ogóle pytanie na pytanie. Ja to nie lubię takich rozmów bardzo. Ale to są rabini, nie? Ale to są rabini. Okej, okay. Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. Koniec odpowiedzi ze strony tego grona faryzejskiego. No i czwarty werset wskazuje na odpowiedź Jezusa. To jest dosyć lakoniczną jeszcze odpowiedzią z ich strony. Czyli tak naprawdę nie mówią tej najważniejszej kwestii, którą powinni powiedzieć. Co masz na myśli? No ta kwestia, która dotyczyła debata. Czyli okej. Okay. Jest list, jest oddalenie, ale kiedy? Tak? Czy z powodu nierządu i jakiejkolwiek przyczyny, czy tylko z powodu
No bo oni tutaj nie zdradzają swoich czyli, perspektyw czyli, odczytania tego tak, fragmentu. Czyli tak naprawdę nie odpowiadają do końca. No. Nie odpowiadają. Są tak lakoniczni tak. jak i Jezus, kiedy tak. stawia to pytanie. Chociaż, kiedy oni odpowiadają, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją, to Jezus dodaje coś, czego nie ma w miejscu, z którego oni cytują, tak? Bo oni podają fragment, który zawarty jest w Piątej Księdze Mojżeszowej, Powtórzonego Prawa, 24 rozdziale. Natomiast Jezus dodaje, z powodu zatwardziałości serca waszego napisał wam to przykazanie. Ja nie znajduję tego w 24, 23 rozdziale Piątej Księgi Mojżeszowej. Czyli Jezus skądś to bierze, pytanie skąd. A potem w ogóle z tej Piątej Księgi Mojżeszowej wychodzi gdzieś jeszcze dalej do innej, ale także Księgi Mojżeszowej. To jest też ciekawe, ponieważ no, Pan Jezus odwołuje się, albo używa pewnej metafory, tak, tego zatwardziałego serca, która powstała tak naprawdę z połączenia dwóch metafor, które istnieją w Księdze Powtórzonego Prawa, ale przetłumaczenie na język grecki w Septuagincie zostały połączone w jedną, czyli jest twardy kark i obrzezane, czy nieobrzezane serce. A czy to jest gdzieś blisko tego tekstu? To jest 10 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. Czyli Jezus łączy ze sobą dwie myśli z jednej księgi, jakby naświetlając tak, pewne tak, rzeczy. I to jest ciekawe w kontekście małżeństwa, bo w języku hebrajskim berit dotyczy i przymierza Boga z Izraelitami i ogólnie małżeństwa. I teraz relacja Pana Boga z Izraelitami właśnie polega na tym, tutaj w tej Księdze Powtórzonego Prawa, że Pan Bóg do nich mówi i ich ostrzega, żeby nie byli tacy jak te pierwsze pokolenie, które właśnie było zatwardziałego karku i nieobrzezanego serca. I niestety no, los ich był słaby. I przez taki różnych proroków tak i różne pisma Starego Testamentu możemy zobaczyć ten motyw, gdzie Pan Bóg strofując lud mówi, że no, że czasem oni dochodzą do jakiejś granicy, tak? I albo naprawdę się nawrócą, albo dotkną ich te przekleństwa, tak? Z końca tej księgi. I dlatego z tej perspektywy możemy popatrzeć też na małżeństwo, tak? Jak co byśmy określili, jakie zachowanie mianem tej akurat tego, co używa Pan Jezus, to zatwardziałości serca w małżeństwie, tak? W jakich sytuacjach? Dlaczego Pan Bóg dał takie przykazanie? Co jest tą zatwardziałością serca? Więc no tutaj tak, no to jest w ogóle bardzo ciekawy termin, tak jak to sklerokardia, która się pojawia tutaj w tekście Ewangelii Marka, że nawet w języku polskim, tak jak sobie posłuchamy tego, jak to brzmi, gdzie mamy właśnie to stwardnienie, skleros, tak, i kardia, serce, mamy to twarde serce i to odwołanie, o którym wspominasz właśnie do tego miksu tych pojęć starotestamentowych, które przejawiają się tutaj w tym konkretnym wyrażeniu, no one pokazują, że i zresztą jak funkcjonuje sklerokardia w Ewangelii Marka w różnych kontekstach, bo przecież to o tej zatwardziałości serca mówiliśmy już wcześniej, tak? To są te postawy, w których ludzie poprzez swojego rodzaju, nie wiem, upór, odpychanie jakiegoś wpływu Bożego, który jest na nich wywierany, przez notoryczne powtarzanie tych samych dróg, ścieżek, błędów, odpychają w zasadzie tę możliwość zmiany właśnie tego rozmiękczenia, można by powiedzieć, serca. Więc teraz pytanie w kontekście 10 rozdziału tego konkretnego fragmentu, który omawiamy. W jakim kierunku czytać? No można z jednej strony czytać w kontekście na przykład braku woli do przebaczenia w sytuacji, kiedy ktoś dopuszcza się jakichś nadużyć, nawet takich, które Tora określa jako możliwe czy warunkujące rozwód, nawet w tej wąskim rozumieniu definicji, na przykład w kluczu szamaickim, czy takiej jak w Ewangelii Mateusza, tak? Dzięki za dopowiedzenie, bo to precyzuje. Czasami się tego na okrągło mówi, nie? A można po prostu. A druga kwestia, no właśnie, w sytuacjach, kiedy ktoś, załóżmy, dopuszcza się tego cudzołóstwa albo popełnia te grzechy, które są definiowane jako obrzydliwość, jest w tym uparty, to znaczy nie ma w nim żadnej woli do tego, żeby odejść z tej drogi, którą obrał. No i więc
to zatwardziałość serca, dlaczego Bóg dopuszcza? No ze względu na to, że w niektórych przypadkach ludzie nie są zdolni do tego, żeby się wycofać ze ścieżki, którą obrali, tak? Czy to w kontekście braku woli przebaczenia w sytuacji, kiedy ktoś chce tego przebaczenia, albo w sytuacji, kiedy ktoś nie chce odstąpić od drogi, którą wybiera, a jest to na przykład, no nie wiem, no niemożliwe do tego, żeby w takim układzie funkcjonować dłużej, albo żeby w nim żyć, bo jest to zwyczajnie szkodliwe, albo po prostu wyniszczające dla kogoś, kto jest częścią tej relacji. Więc patrząc na cały ten fragment, my z jednej strony na pewno będziemy widzieć to, że Jezus, kiedy odwołuje się do Księgi Rodzaju, bo to jest jakby punkt wyjścia jego nauczania, tak? On pokazuje na nadrzędną wartość i znaczenie relacji, którą Bóg ustanowił na początku. I to jest coś kluczowego, coś takiego wyjątkowego, więc można powiedzieć, tego się nie powinno łatwo odpuszczać, tak? To nie jest temat... Dla jakiejkolwiek przyczyny. Jesteśmy w środowisku rzymskim, też pamiętajcie, tak. Bo to jest Ewangelia, która jest skierowana do odbiorcy, który znajduje się w tym świecie grecko-rzymskim, w którym rozwód przebiegał naprawdę na zupełnie innych warunkach i to też jest dość zastanawiające i takie uderzające, że w 12 wersecie czytamy o tym, że jeśli żona rozwodzi się z mężem i poślubia innego mężczyznę cudzołoży. Zobaczcie, że w to, że nie znajdziemy takiego wskazania dotyczącego kobiety, która chce się rozwieść facetem. Wszystko jest ukierunkowane na mężczyznę, który wypisuje kwity rozwodowe i co generalnie było prostą rzeczą, nie? Zresztą mamy przecież takie listy rozwodowe, czy to z Qumran, tak, czy u Józefa Flawiusza się znajdują. Wystarczyło dwa zdania, ja taki i taki mówię tobie, nie wiem, Miriam, coś tam, że od tej pory nie jesteś moją żoną i możesz wyjść za kogo tylko chcesz, dwóch świadków, cyk, sprawa załatwiona, nie? Więc procedura była prosta, ale w kontekście świata grecko-rzymskiego rozwód ze strony kobiety był znacznie łatwiejszy niż w przypadku środowiska żydowskiego, więc wydaje się, że to podkreślenie też w tym fragmencie Ewangelii Marka tej równowagi, tak, że to dotyczy jakby jednej i drugiej strony, to znaczy braku tej zgody na takie łatwe odpuszczanie tematu, nie? Że to jest coś, na co powinien być postawiony znaczący akcent w ogóle w relacji małżeńskiej, ale jeśli jest no, sytuacja bezwzględna, zatwardziałość serca, no to ze względu na te postawy po prostu no, nie ma innej opcji, jak się wydaje, tak? Poza tym to, co mnie uderza osobiście także, to jest sposób w ogóle interpretowania sprawy przez Chrystusa, który po pierwsze stawia to pytanie, co wam nakazał Mojżesz i odnosi się tu nie do jednej z ksiąg, a do całości jego pism, czyli do całego pięcioksięgu. I co jest, do ducha prawa? Tak, ale co jest do ducha prawa, ale też, zasad, też, to... też sposobów, w jaki prawo należy odczytywać. Ja akurat od jakiegoś czasu w przepisach kościelnych, że tak powiem, troszkę szperam z powodu pewnych obowiązków. I zauważam, można zazdrościć, wiesz? Ale dużo się nauczyłem. Nauczyłem się czego? Że czasami odpowiedź jest troszkę dalej albo troszkę dalej, w jedną lub w drugą stronę. Co robi Jezus? Jeśli Mateuszu tu wspomniałeś 10 rozdział powtórzonego prawa, tak? Zatwardziałe serce. To zobaczcie, on 24 rozdział łączy z rozdziałem 10, który pozornie nie dotyczy tematu małżeństwa, ale jednak czyta te teksty razem, one rzucają na siebie światło i sięga w temat małżeństwa w czasie, kiedy w ogóle nie ma jeszcze pomysłu rozwodu. Ale po co? Po to, żeby pokazać intencje tego, który w ogóle tą instytucję jakby powołał do istnienia, tak? Pokazać, jakie były, użyję takiego stwierdzenia, intencje prawodawcy, bo prawodawcą u Mojżesza nie jest Mojżesz, tylko oczywiście stwórca, który porządek tego wszystkiego. Więc gdybyśmy połączyli pierwotne pytanie, czy wolno się rozwieść, to pierwszej odpowiedzi powinniśmy szukać w akcie stworzenia. W Bożej intencji w ogóle nie, ale potem zadziały się pewne rzeczy, które spowodowały, że Stwórca ostatecznie uporządkował to, bo może ostatnią rzecz powiem, Adamie, tak dosyć lekko przedstawiłeś tą sprawę wypisania kwitu. Ale bo to takim było w tamtym kontekście. Tak, w tamtym kontekście, ale to się wzięło kilkanaście czy kilkadziesiąt stuleci wcześniej. W czasach, w których taki kwit wypisany bardzo porządkował życie takiej kobiety, dla której był wypisany. Więc w tych czasach może wyglądać to na lekkie odtrącenie kogoś, ale właśnie wypisanie tego listu rozwodowego 2000 i więcej lat wcześniej powodowało, że ta kobieta mogła mieć pewne prawa. Tak, to prawda. Moja żona czyta ostatnio książkę, w której
opisane były doświadczenia kobiety z Chin z XX wieku, która jako druga żona, jeśli odeszłaby od swojego męża, nie miała żadnego prawa zarabiać i nie miała żadnego prawa związać się z nikim innym. No, nie pamiętam teraz wszystkich szczegółów, ale jak to czytałem, to po prostu nie mogłem sobie wyobrazić, że rzeczy, o których ktoś mi opowiadał jako o tle prawodawstwa starotestamentowego, one funkcjonowały jeszcze w naszych czasach, tak? Koledzy, bo jeszcze mamy bogactwo i władzę. W niektórych kontekstach, to prawda. No to słuchajcie, zwróćmy uwagę na te pozostałe teksty, zastanówmy się nad nimi, podzielmy się swoimi przemyśleniami. Bariera bogactwa, bogaty młodzieniec przychodzący do Jezusa. Co mam zrobić, aby odziedziczyć życie wieczne? 17 wiersz 10 rozdziału, tak? Jezus odpowiedział, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazanie, masz nie zabijać, nie cudzołóż, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy, nie oszukiwać, szanować ojca i matkę. On mówi, no znam, od dzieciństwa przestrzegam. Wtedy Jezus przyjrzał mu się z miłością i powiedział, jednego ci brak, idź sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. On jednak sposępniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości, czy też majątności. Potem, czytając dalszy kontekst tego fragmentu, widzimy, że uczniowie są generalnie załamani, tak? I mówią, jak taki człowiek nie może, czy jemu trudno jest wejść do królestwa, w kontekście komentarza Jezusa, że trudno jest takiemu wejść do królestwa, to lepiej w ogóle sobie dać spokój, nie? Ja myślę, że właśnie te fragmenty i następne odnośnie władzy trzeba interpretować też tą pierwszą malutką perykopą, gdzie Pan Jezus wziął dziecię, postawił, mówi, że jak ktoś nie przyjmie królestwa jak to dziecię, no to niestety, ale nie wejdzie do niego. Mm-hmm. I ja się długo zastanawiałem... 13 po 16 rzucają kawał światła na te bariery bogactwa, tak? I prośbę Jana i Jakuba. Ponieważ ja się zastanawiam, o co chodzi w ogóle w tym fragmencie i kiedy zrozumiałem go znów w kontekście tych otaczających go fragmentów, no to zobaczcie, że w tamtym czasie dziecko, no to nie był człowiek w starożytności, tak? To było ktoś, kto pretendował do miana człowieka, tak? To jeszcze dzieci nie miały takich praw. Dzisiaj mówimy o prawach dziecka, rzecznik praw dziecka i tak dalej. Ale u dzieci wszyscy są równi, bo wszyscy są dzieci, no tak. Dziećmi. Tutaj dalej mamy rzeczy, które w jakiś sposób wartościują. Bogactwo, władza. Pan Jezus mówi, jak nie będzie między wami, odnośnie tego, co o pokoju wcześniej też czytałeś, jak nie będzie między wami tak jak między dziećmi, Królestwo Boże przyjmuje się jak dzieci, wszyscy na tych samych warunkach, wszyscy na tej samej płaszczyźnie. I wydaje mi się, że to jest tą myślą, dlaczego to się pojawia w tym kontekście właśnie bogactwa, bo potem Pan Jezus mówi i do uczniów, i do potem, jak tłumaczy kwestię władzy, że to zupełnie tak, jak funkcjonuje tutaj na świecie, jak widzicie, to nie tak ma być między wami. Nie na tym polega Królestwo Boże. Królestwo Boże, ktoś, kto ma władzę, tak, to powinien być pierwszy sługą. Tak, ktoś, kto bogaty, to powinien bardziej służyć tym, którzy nie mają. Odwrócony porządek. Tak, czyli prawda? Zupełnie odwraca ten porządek rzeczy i te struktury społeczne, które my mamy, i wartości społeczne. Tutaj ten kapitan społeczny w ogóle nijak się ma do Królestwa Bożego. Masz jakiś kapitał, czy to pozycję, czy zasobności, to w Królestwie Bożym to po prostu tym służysz. Tak? I dlatego rozumiem też właśnie tą perykopę, która tak wprowadza to dotyczącą dzieci, że to znaczy właśnie przyjąć jak dzieci. Okej. No myślę, że to jest dość istotna uwaga, taka też porządkująca właśnie sposób odczytania i perspektywę właśnie tych kolejnych tekstów od 17 wiersza w górę. No i w zasadzie wydaje się, że byłoby dobrze też właśnie spojrzeć na ten trzeci tekst, chociaż przez moment, czyli na trzecią zapowiedź śmierci, też właśnie w perspektywie zbliżania się tego doświadczenia krzyża, przed którym Jezus staje. I właśnie ten element ludzki, wydaje mi się, że on jest tutaj też konieczny jakby do dostrzeżenia, tak, bo my w jakimś sensie w dużej mierze koncentrujemy się na tym aspekcie związanym z tym, że Jezus chce nauczyć uczniów czegoś, tak? Ale z drugiej strony jakby nam momentami może znikać z oczu właśnie ten Jezus, który zbliża się do bardzo trudnego momentu własnego życia, który w pewnym momencie go będzie napawał trudnością, nie? I ta trzecia zapowiedź, ona też jest, no, można powiedzieć, w jakimś sensie wyjątkowa na tle poprzednich dwóch. Jest bardziej szczegółowa, jest obfitsza właśnie w tej zapowiedzi.
Z czego to może właśnie wynikać? No, nie wiem, jeżeli przeczytałem ją od 32 do 34, a byli w drodze, idąc do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi i zdumiewali się, a ci, co szli za nim, bali się. Mhm. To już była jakaś atmosfera szczególna, tak? Coś. I znowu coś wziął ze sobą 12, począł im mówić o tym, co go miało spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie, osądzą go na śmierć, wydadzą poganom, będą go wyśmiewać i pluć na niego i ubiczują go i zabiją. Lecz po trzech dniach zmartwychwstanie. Ja jak to widzę, to widzę właśnie Jezusa, który jeszcze dokładniej mówi, co go czeka, ale on to mówi w kontekście tego, że właśnie idzie na to miejsce. I to jest taki przykład męstwa, odwagi, tak? A jednocześnie... Znaczy, ale też zredefiniowanego, prawda? Dokładnie, dokładnie. To nie jest jakiś taki samiec alfa, który rządzi, tak? Już tutaj wszystkimi rozstawia po kątach. Tu jest Jezus, który jest... To odwagę i męstwo ma w tej pokorze akceptacji Bożej woli, zaakceptowania nawet, żeby na niego pluć, żeby go bić, tak? Oczywiście tutaj warto zrozumieć to też znów w kontekście całego Bożego planu zbawienia i roli Jezusa w tym planie, ale po prostu jak tak patrzymy na po ludzku na Jezusa, będąc świadomego tych rzeczy, a jednocześnie z takim zdecydowaniem, kroczeniem w stronę Jerozolimy, no to wow. No to właśnie zobaczcie też, jak to się ma czasami do takiej rzeczywistości, doświadczenia czasami człowieka, który staje się uczniem Jezusa, ale daleko mu jeszcze do przyjęcia modelu mesjaństwa tego typu w stosunku do mesjaństwa, które jest oczekiwaniem mesjaństwa uczniów. I patrzę na ten kolejny fragment właśnie od 35 wiersza, gdzie przychodzą ci synowie Zebedeusza, Jakub i Jan i mówią, no mamy do siebie biznes, posłać nas po jednej stronie, po drugiej stronie, żebyśmy mogli mieć swoją rolę, no Jezus im odpowie, że wy nie macie pojęcia, o czym wy w ogóle mówicie, co też pokazuje, jak dalece oni nie rozumieją faktycznie tej drogi. I od 41 wiersza, to jest moim zdaniem no kwintesencja właśnie służebności, przywódczej służebności, czytamy: prośba Jakuba i Jana oburzyła pozostałych 10, ale oczywiście nie ze względu na to, że... Na Ewangelię, tak? Lecz Jezus przywołał ich i powiedział, wiecie, że ci, którzy uchodzą za przywódców narodów, podporządkowują je sobie, a ich dostojnicy uciskają je. Nie tak ma być pośród was. Kto między wami chciałby być wielki, niech będzie waszym sługą. I kto między wami chciałby być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Więc jak wybrzmiewają te słowa, nie tak ma być między wami, czyli jak? Tak jak no właśnie jest z tymi wszystkimi bosami i tak dalej, tylko ma być odmienny rodzaj przywództwa przyjęty, no to też widzimy, że te lekcje nie tylko wtedy były trudne dla uczniów tego pokolenia, tych, którzy chodzili z Jezusem, ale niejednokrotnie też były wielkim problemem dla kolejnych generacji chrześcijan, bo chociażby czytając, nie wiem, listy powszechne, tak? Będziemy czytać w trzecim liście Jana o Diotrefesie, który bardzo lubi odgrywać taką bosową rolę w towarzystwie i mówi, kto jest kim, nie? I no tak, mi się też czasami zdarzyło słyszeć gdzieś... Nawet ze strony, no właśnie, no, ludzi w kościele, przywódców, tak? Hasła z gatunku, to ja tu jestem samcem alfa, nie? Co mówi wszystko w kontekście właśnie... Uczniostwa. W kontekście uczniostwa. Niezrozumienia tak. Tożsamości mesjanizmu i służebności roli przywódczej, nie? I powiem wam, że właśnie to jest moim zdaniem bezpośredni przyczynek i wskazanie do tego, żeby zamilknąć. To znaczy... W takim trybie, jak masz opowiadać o Mesjaszu, to lepiej, żebyś nic nie mówił, bo to, co mówisz, czyli mówisz nie tylko przez to, co mówisz, ale swoim czynem, swoją postawą, swoim zachowaniem będzie po prostu umniejszało i będzie po prostu wyłączało tak naprawdę tego Jezusa z życia ludzi, do domów, w których mógłby wejść, czy też do miast, do których mógłby się dostać. Nie? Ja bym przeszedł do uzdrowienia ślepego Bartymeusza, ale powiem dlaczego. Bo to jest człowiek, który się czegoś domaga.
domaga się bez względu na to, że jest uciszany, tak? On pragnie Bożego miłosierdzia, ale kiedy Jezus przychodzi do niego bliżej i pyta, co chcesz, abym ci uczynił? Mistrzu, abym przejrzał. Mm. Wracamy tu do tego motywu ślepoty. Oczy, które nie widzą, albo dzięki Mesjaszowi widzą już trochę, ale nie widzą jeszcze wyraźniej, tak? Bo przecież zaczęliśmy tą wędrówkę przez rozdziały... 9-10. 8-9-10. Tak, 8-9-10 od uzdrowienia ślepego, czy niewidomego. Byłoby zręczniej w Betsajdzie, który miał te dwa etapy, takie właśnie chyba jedyny cud Jezusa, taki jakby wybrakowany, ale, tak. ale słuchajcie, ale, bez, ale jaka bez, lekcja dla bez, nas. Nie bez powodu, tak? Tak, jaka lekcja dla nas, że kiedy patrzysz na tych, których Jezus uzdrawia jako swoich uczniów i oni jeszcze nie widzą wyraźnie, to Jezus nie zawiódł, po prostu to jest, ta materia ludzka tak działa. Ale wiecie, co chcę powiedzieć? W tych historiach zauważam podobieństwa. Jest tak, rozmowa faryzeuszy z Jezusem, a potem z uczniami Jezus rozmawia. Bogaty młodzieniec rozmawia z Jezusem, a potem jest rozmowa z uczniami. I matka synów Zebedeusza rozmawia z Jezusem, a potem rozmowa z uczniami, tak? Ale jeszcze jedną rzecz, czekaj Mati, jeszcze jedną rzecz tylko dorzucę. Ale patrzcie, w pierwszym rzędzie Tora jest przedmiotem refleksji. Co nakazał Mojżesz? Tak? Tora. Potem przykazania, dekalog, jest konkretnie cytowany. A potem jest Jezus, bo on mówi, czy możecie takim chrztem jak ja? Zobaczcie, są trzy elementy. Jest Tora i pięknie Jezus ją wykłada. Są przykazania. Jest ostatecznie Jezus. Ja myślę, że to też jest jakaś droga uczniów, którzy cenią Torę, cenią przykazania i cenią Jezusa. Kiedy te trzy rzeczy się połączy, myślę, że można przyjąć na tej drodze uczniostwa naprawdę, naprawdę dużo, tak? Właściwie interpretowana Tora, przykazania rozumiane we właściwej perspektywie i oczywiście Jezus, który swoim życiem ucieleśnia to wszystko, i wkłada to wszystko. No dobra, ale ta perykopa uzdrowienia Bartymeusza jest tą finalną przed wjazdem Jezusa do Jerozolimy, więc jakbyśmy tą perykopą, tym fragmentem zamknęli tak naprawdę cały ten etap, ten podróż tego uczenia uczniów, różnych właśnie istotnych rzeczy dotyczących mesjaństwa, trybu mesjaństwa, charakteru i no właśnie tej inkluzywności. To przeczytajmy ostatnie zdanie. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Oczywiście, szedł za nim fizycznie drogą, ale przecież pójdź za mną, to jest wezwanie do uczniostwa, tak? Ten człowiek był zdolny iść za Jezusem, naśladować właśnie dzięki temu, że Jezus uczynił dla niego cud. I w tej drodze uczniów ta edukacja Chrystusa, to otwieranie oczu uzdalnia ich do tego, żeby faktycznie pójść dalej, tak? Czy i za nim. No ciekawe, że ta ostatnia część Marka, Ewangelii Marka, czyli to, co rozpocznie się w 11 rozdziale w wersecie 1 i będzie się kończyło w rozdziale 16 w wersecie 8, to jest tak naprawdę chyba ta historia bolesnego otwierania oczu. Nie, bo tutaj ta ostatnia historia Bartymeusza to jest historia o otwarciu oczu, ale od 11 rozdziału będzie to, jak to przejrzenie będzie wyglądało. Tak? I ono będzie traumatyczne dla uczniów i będzie i dla Piotra. Uderzające. No tak, jako postaci można powiedzieć numer dwa w tej historii. Tak? Natomiast to jest dużo w kontekście zrozumienia sensu i też w ogóle całego cyklu budowania, opowiadania i narracji, z którym mamy do czynienia w tej Ewangelii. Czyli w rozdziałach 8, 9, 10 Pan Jezus chce otworzyć oczy uczniów, ale one są szeroko zamknięte. Tak? A tutaj, kiedy oni w końcu zobaczą, co się stało z Jezusem, kiedy Jezus zmartwychwstanie, no to dopiero muszą przedefiniować wszystko, co doświadczyli. No to ale jest... Ewangelia nas trochę przygotowuje, bo to tak zwane sumarium 1:14-15, tam jest powiedziane, że kiedy Jana uwięziono, to Jezus zaczął swoją działalność. I tam powstaje takie pytanie, a co się stało, tak? I dopiero jesteśmy w stanie to zrozumieć gdzieś daleko później. Wydaje się, że ta śmierć Jezusa, która jest na końcu, ona domaga się tego, żeby wrócić też do początku i spojrzeć na pewne rzeczy w świetle tego, tak? Tak jak w świetle
narracji o Janie i Herodzie możemy tak, to się, zrozumieć. To się też na pewno pojawi, wiesz, Piotr, w końcówce, w 16 rozdziale, gdzie będą bardzo konkretne wezwania do udania się do Galilei względem uczniów. Natomiast i Piotra. Można by powiedzieć, i Piotra. Natomiast można powiedzieć, że przeszliśmy kawałek drogi, tak? Przeszliśmy Galileę, przeszliśmy drogę z Galilei do Jerozolimy. Na następnym naszym studium wejdziemy do Jerozolimy i będziemy uczestniczyć w tej trzeciej części, która faktycznie stanowi też jedną trzecią mniej więcej Ewangelii według świętego Marka w takim zakresie treściowym, ale która jest, może powiedzieć, istotowa dla zrozumienia tożsamości Jezusa. Także serdeczne dzięki za dzisiaj. Piotr, w kilku słowach jakbyś mógł podziękować Bogu i prosić też o błogosławieństwo. Boże, dziękujemy za zaproszenie do uczniostwa i chcemy wołać i w tym małym tutaj gronie, ale ze wszystkimi, którzy jakoś współuczestniczą w tym studium Ewangelii, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami. A jeśli byś zapytał, czego chcemy, to powiemy wyraźnie. Mistrzu, chcemy przejrzeć, chcemy widzieć, jakim jesteś i widzieć też, jakie powinno być nasze życie jako Twoich naśladowców, czy to w odniesieniu do bogactwa, czy do pieniędzy, czy władzy, czy życia jakiegoś społecznego, rodzinnego. Boże, zmiłuj się nad nami. Amen. Amen. Amen.